Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku, gdzie zagram wraz z jubilatem jego jubileuszową bitwę. 30-tysięczną bitwę za chwileczkę rozegra Fini Jake. Cześć! Cześć, jubilacie. Fini Jake. Wiesz co, ja wygooglowałem, bo na początku myślałem, że to coś może z Finlandią, nie wiadomo. I jest taka bajka, Fin i Jake. Czy to dlatego się tak nazwałeś, czy z jakiego powodu? Dokładnie tak. Kiedy tworzyłem to konto, bardzo lubiłem tą bajkę. No i z racji tej, że iż głównymi bohaterami był Fin i Jake, tak też nazwałem to konto. A to wiesz co, bo ja tak tylko zerknąłem, że jest taka bajka. Jakbyś mógł tak w jednym zdaniu tylko powiedzieć, o czym jest ta bajka? Kim są Fin i Jake? Jeden to jest taki chłopak, drugi to jest pies jego. I staczają różne przygody. Aha, no dobra, okej. Zwariowane zapewne. Jakby co, już tego nie oglądam. Aha, okej. Tak też zerknąłem na twoje tam statystyki i wyszło na to, że bardzo ostatnio dużo grywasz, bo ponad 1400 bitew w ostatnich 30 dniach. Co tak dużo? Dlaczego aż tak często teraz pogrywasz? Bardzo lubię tą grę, jest moja ulubioną grą na pewno. Więc tak dziennie gram 30 bitew. Aha, 30 bitew razy 30. No wychodzi więcej, bo 1400 to wychodzi prawie 50 bitew dziennie. No ale dobra, okej. A więc według infografiki wychodzi na to, że nie jesteś arciarzem. No tak, jedna 40 może bitew to artami. A twój ulubiony czołg właśnie to jest ten, którym zagrasz jubileusz, tak przynajmniej mówisz, AMX 1390, czołg, którym najbardziej lubisz grać, chociaż SU-122-44 masz ponad 2000 bitew. Czyli co, nie lubisz artylerii? Nie lubię artylerii, a co do SU, to nie gram tym już od lat. Przestałem tym grać. Mhm. I teraz AMX 1390, dlaczego tak ci się ten czołg spodobał? Kiedyś był bardzo dobry, według mnie. Lubię go ze względu na magazynek, na to, że potrafi praktycznie zadać 900 uszkodzeń co 20 sekund, powiedzmy. Mhm. Dobra, no to nie będziemy już gadać. Fin i Jake, jesteś gotów do bitwy? Gotów. Jedziemy. Ja wziąłem też lighta. Na początku chciałem wziąć Artę, żeby sobie poklikać, ale ty powiedziałeś, weź czołg, będziesz jechał koło mnie, może mi coś pomożesz, nie? Chociaż powiem ci, nawet może i dobrze, bo tutaj tą artylerią... no też bym coś podziałał w zasadzie. Z tej strony... oni mają tak, 3 lighty i 4 medy dziewiątotierowe. Przypuszczam, że górka będzie zaatakowana, tam gdzie ktoś tam klika. Ty gdzie byś chciał jechać? Na E5 najpierw. E5. Ty, ale tam ktoś się chyba zatrzymał. No. Wiesz co, słuchaj, mimo to, że powinienem tobie zostawić tego spota, to ja tam jadę, bo jestem szybszy. Nie ma problemu. Później moglibyśmy na jego zjechać. A kiedy byś chciał? Nie wiem, jak tobie pracuje. Tylko ciekaw, czy ma wsparcie. Ups. Dobra, zjeżdżamy. No to jedziemy.
Coś ci tam pieprzło? Arta. I on raz. Trochę się boję tych cedeków, które tam pewnie kampią. No jest, jest, jest. Patrzcie. Ty... Nie gadaj, że... T-49! Ja uciekłem. Kurde. Sytuacja taka trochę patowa, nie? No. To może cofnę do ciebie. Tylko, że tortoise się zobaczy i cię klepnie. No faktycznie. Aj, aj, aj. Co 5 sekund ładuje, mnie klepnął raz. Dwa medy już... Można powiedzieć, przejęły górkę. Udało ci się. Dobra, super. I od 5 już przegrali. O, tortoise przejechał. Jedziemy na nich. I obiekt. Ups. Dobra, szeju. Reload. T49 na mnie jedzie już. No, ciekawe czy uda mi się uciec. I dobra, jest. Jadę do ciebie. O-o! Arta? Uważaj! Jestem tutaj trochę zamknięty już. T49 zaraz mnie zabije. Ajaj! Jednak ten Tedek. Cholewcia tam na górze. No. Ale 2000 mam, więc to nie jest zła bitwa. No, 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 jeszcze żyjesz. No, mnie kampiący, Tedek załatwił. A szkoda, szkoda, mogliśmy na tego, znaczy ja mogłem na tego tortoisa.
No trudno. Zaraz się rozpędzę i spróbuję uciec. Jalo. Oh my god! Tego. O Jezu! No, ale to było, no to było ciężkie, no niestety. Cóż my lajty mogliśmy zrobić? No już w zasadzie został tylko Batcha, który sobie stał tam na góreczce. No być może coś tam porobił, nie? Ale fajna miejscówka, no ale cóż. Ciężko powiedzieć, kto najwięcej tutaj zawalił w naszej drużynie. Zaraz zobaczymy. No jeszcze artyleria. Wszyscy się teraz rzucą na artkę. Niech zabijam to. Jak ten skacze. Ojej, no. Padła. Okej. No lightami się fajnie gra, tylko że no niestety mało HP i brak pancerza. Ale cóż, można powiedzieć, że my tu byliśmy jedni ze skutecznych. Jeszcze ten Batchan, który się tam kampił non-stop. Nasz Ester V0 E50 praktycznie no, zero i skada. Ich te deki bardzo ładnie tam przykampiły i waliły, a u nas no kiepsko, kiepsko. No i tak wyszło. No. Dobra, ale najważniejsze jest, że jubileusz zaliczony. Teraz Godzilla... czekaj, to już za kilka dni w zasadzie mamy nowy patch i Godzillę masz wyekspioną, tak? Tak, i kupioną. Mhm. Przypominam, warto mieć ten czołg, ponieważ od nowego patcha dostaniemy jeden czołg mając, znaczy dwa czołgi mając jeden, no coś takiego. Dobra, może chciałbyś na koniec jeszcze kogoś pozdrowić? Dobrze, chciałbym. Pozdrawiam mamę, Twixensa i Cassiego. Również pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Do zobaczenia.